Stowarzyszenie na rzecz harmonii społecznej w Policach prowadzi ośrodek wsparcia dziennego, powiatowy klub samopomocy dla osób doświadczających kryzysu oraz zaburzeń psychicznych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Celem działalności klubu jest poprawa jakości życia osób wykazujących zaburzenia psychiczne, a także przywrócenie ich prawidłowych relacji w rodzinie. Członkami powiatowego klubu samopomocy mogą być pełnoletni mieszkańcy gmin Police, Kołbaskowo, Dobra i Nowe Warpno, osoby wykazujące zaburzenia i kryzysy psychiczne oraz członkowie ich rodzin. Powiatowy klub samopomocy zapewnia zajęcia terapeutyczne, zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, pomoc w załatwieniu różnych spraw osobistych i urzędowych, poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, zajęcia aktywizujące i inne uzależnione od potrzeb uczestników, usługi aktywizujące, wolontariat, współpracę z rodziną, czynne uczestnictwo w życiu społecznym, podnoszenie poziomu kultury i samodzielności, spotkania klubowe, organizacje imprez okolicznościowych, plenerowych. Wymagane dokumenty. Wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie powiatowego klubu samopomocy. Zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry lub neurologa o potrzebie korzystania ze wsparcia ośrodka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności związanej z chorobą psychiczną.